Koty pomagające podczas nastawienia prania. Mogiłka bardzo lubi siedzieć w wannie. Można uznać, że to jedno z jej licznych zainteresowań. Mały, zmęczony kotek. Słabe światło, pochmurny dzień. Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w 19 odcinku Nie Vlogmasa. Już jest po południu. Tradycyjnie będę zabierać się za robienie obiadu. Tak, przez ostatnie 3 dni nie musiałam gotować, ale cóż, wracamy do szarej rzeczywistości. Będę robić bardzo prosty obiad, bardzo szybki obiad, ponieważ potem będę wychodzić. Także dziś makaron z kurczakiem i warzywami na patelnię. No ale cóż, lubię takie jedzenie. To miałam dzisiaj obrać kluczyki gwiazdki, ale jednak moje nowe liski wygrały. Dobra, zbieram się. Wróciliśmy z siłowni, zaraz będę jeść kolację, ale w międzyczasie stwierdziłam, że otworzę kalendarz adwentowy z czekoladkami i z biżuterią, także zabieram się do tego dzieła. Dzisiaj jest już 19 grudnia i 19 jest tutaj, teraz łatwiej znaleźć. Otwieramy. O, pralinka taka z misiaczkiem w szaliku. No, do świąt jeszcze tylko 5 dni. Dobra. Jak widzicie, zapaliłam już sobie moją LEDową choineczkę. Także mam więcej światełek. I dobra, zabieram się za kalendarz z biżuterią. Pora na 19. 19 jest tu, u góry zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie to coś fajnego. Co to jest? Breloszek? Ej, tego się nie spodziewałam. Ale fajny. Podoba mi się. Złoty breloczek z taką candy cane, taką cukrową laską i tutaj jest chyba listek z ostrokrzewu, czy coś w tym stylu. Fajny, dominujący kolor to złoto i właśnie jest taki pomalowany. Ładnie to wygląda, podoba mi się. Nie spodziewałam się breloczka. Można go sobie przyczepić nawet nie tyle do kluczy, tylko na przykład do torebki. Albo coś takiego, taka ozdoba. Zobaczę, może jakoś go wykorzystam. Tak, mgiełka jak zwykle mi tu chodzi po biurku. Ładne. Jestem zadowolona z tego prezentu. Jej! No i co, tak jak mówiłam, zaraz będę jeść kolację. I potem mamy w planach wybrać się do kina, bo bardzo dawno nie byliśmy w kinie. Także dzisiaj może w końcu uda nam się wybrać do kina. Na 20, tak myślę. Jak będę w kinie, to jeszcze wam pokażę, na co idziemy. No i co? Na razie to chyba tyle. Dzisiejsza kolacja. Ponownie zupa z cateringu z pracy. Jest to pomidorowa z makaronem i miała być również z kurczakiem, ale widzę, że w mojej nie ma kurczaka. No
Ale wszyscy wiemy, że ja mam szczęście do takich rzeczy. Mam nadzieję, że będzie dobra. Widzę, że są chyba pomidory. Takie w kawałkach. A na deser ciasto. Mniam. Siedzimy w bombce. Ładnie to. Winosko zaświeca. No, starczy chyba tam? No hej, moi drodzy, ja jestem już w domu. Jest to dosyć późno, prawie 23. Przed chwilą wróciliśmy z kina i byliśmy na tym. Powiem wam, że mnie się podobał. Lubię takie filmy na podstawie jakichś prawdziwych historii. Przyjemnie się go oglądało, także dla fanów tego typu filmów polecam. No, bardzo fajnie, jestem zadowolona. Jakbym miała ocenić w mojej skali filmowej od 1 do 10, chociaż nie jestem najlepsza w ocenianiu rzeczy w jakiejś skali, to bym mu dała między 8 a 9, ale raczej 9. No, podobał mi się. No i co, ode mnie to by chyba było tyle. Dzisiaj jakoś no, specjalnie dużo się nie działo, także nie wiem, ile do końca trwa ten film. Pewnie jest raczej krótki niż długi, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Dla mnie całkiem miły dzień. Możecie dać znać, jak wam minął ten poniedziałek. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki. Pa, pa!